Cześć wszystkim. Zostałam tagowana przez Vintage Sister do zrobienia filmu pod tytułem 5 sprawdzonych trików, 3 kropeczki. I zabieram się do tego naprawdę z wielką ochotą. Przedstawię Wam teraz 5 moich trików, które stosuję i które naprawdę działają. Trik pierwszy. Kiedy byłam mała, pewnego dnia, marzyłam o tym, żeby sobie zrobić burzę loków na głowie, ale nie miałam ani wałków, ani papilotów. No i tak zaczęłam sobie myśleć i wymyśliłam papiloty z folii aluminiowej. Zrobienie papilota z folii aluminiowej jest naprawdę bardzo proste. Trzeba sobie urwać po prostu kawałek folii. A potem go zwinąć. Mniej więcej w taki sposób. Tym sposobem otrzymujemy cienki, wielorazowy, trwały papilot, który jest idealnie giętki i którego można sobie dowolnie formować na włosach. Jeżeli chcemy, żeby był on grubszy, do środka wystarczy po prostu przed zwinięciem włożyć trochę waty i oczywiście na środku i zostawić wolne końce, żeby mogły się one swobodnie wyginać. Możemy, tak jak powiedziałam, używać ich wiele razy i jest to naprawdę tania, bardzo fajna rzecz. Nie wiem, czy ten sposób stosujecie i znacie, ale ja już ostrzegam, wpadłam na niego zupełnie niezależnie od niczego. Ok, tryk drugi. Jak widzicie, natura obdarzyła mnie dość gęstymi brwiami, dlatego depilowanie ich to jest dla mnie po prostu koszmar, ja tego nienawidzę. Dlatego staram się po prostu w pewien sposób znieczulać przed depilacją. Wykorzystuję do tego po prostu kostki lodu albo cokolwiek innego zamrożonego. Jak wiadomo, zimno znieczula naszą skórę, nieprzypadkowo w depilatorach wykorzystuje się nakładki chłodzące i przyłożony lód, przyłożona zmrożona rzecz do naszej skóry po prostu oszukuje nasze receptory bólowe, receptory czuciowe i dzięki temu przez chwilę mamy czas na to, żeby sobie wyrywać włoski. Później możemy znowu przyłożyć lód i z powrotem wyrywać włoski. Naprawdę to działa i rzeczywiście o wiele lepiej jest depilować brwi wcześniej stosując lód. Jest to o wiele mniej bolesne. Ok, tryk trzeci. Jeżeli boli mnie głowa, to staram się nie brać tabletki, ale stosuję okłady, zimne okłady na głowę. W tym celu możemy wykorzystać ręcznik, mniej więcej zwinięty w ten sposób. Moczymy go w zimnej wodzie, kładziemy go na chwilę do lodówki albo do zamrażarki. Później kładziemy się w pokoju, w wygodnym łóżeczku. I w ciszy oczywiście i przykładamy sobie taki oto okład na głowę. Ważne, żeby obejmować nie tylko czoło, ale też skronie. I powiem Wam, że w 99 przypadkach na 100 coś mi spadło na półce, okej, nieważne, głowa przestaje boleć. Naprawdę to działa, polecam Wam, możemy zaoszczędzić na tabletkach i nasz organizm na pewno na tym zyska. Czwarty trik to też trik będzie z wykorzystaniem ręcznika. Jak wiadomo, nasze usta w zimie bywają spierzchnięte, dużo mamy na nich takich suchych skórek. No i ja mam sposób, żeby temu zaradzić. Nie pilinguję ust szczoteczką do zębów, czy też czymś tam innym. Po prostu stosuję do tego ręcznik i wazelinę. Wieczorem smaruję usta grubo wazeliną, żeby zmiękczyć te skórki wszystkie. A potem biorę sobie ręcznik i po prostu pocieram usta ręcznikiem i tym sposobem właśnie wszystkie te skórki schodzą i usta są naprawdę mięciutkie. Później smaruję je również wazeliną albo karmeksem, albo jakimś kremem i naprawdę rano usta są nie do poznania, są miękkie, są gładziutkie. Oczywiście, jeżeli mamy jakieś duże spierzchnięcia, jakieś ranki, to tego sposobu nie polecam, bo możemy sobie jeszcze pogorszyć sytuację. Ale jeżeli mamy właśnie jakieś takie przesuszone usta z takim właśnie naskórkiem, to jak najbardziej ten sposób z ręcznikiem i wazeliną Wam polecam. No i ostatni trik, czyli trik piąty,
To będzie trik z odżywką do włosów. Ja tu akurat mam maseczkę, bo jak widzieliście w moim filmie o pielęgnacji włosów, nie mam w tej chwili odżywki, mam maseczkę, ale że konsystencja, skład, właściwości są podobne, to ja ją też, maseczkę, do tego wykorzystuję. A mianowicie odżywkę, maseczkę możemy wykorzystać do depilacji. Przede wszystkim mam tutaj na myśli depilację okolic bikini, gdzie bardzo łatwo o podrażnienia. Ale jeżeli mamy wrażliwą skórę i mamy te nieszczęsne czerwone kropeczki na nogach, to jak najbardziej odżywka do tego się nadaje. Dlatego, że ona ma w sobie od razu substancje nawilżające, substancje lekko natłuszczające i maszynka, zwykła maszynka golenia ma o wiele lepszy poślizg na tej odżywce niż na zwykłej piance bądź też na mydle czy na czymkolwiek innym i po nałożeniu odżywki, po depilacji skóra od razu jest nawilżona i może te podrażnienia nie znikną wszystkie oczywiście, ale są o wiele mniejsze przy zastosowaniu odżywki albo maseczki. To były moje 5 sprawdzonych trików i mam nadzieję, że Wam się przydadzą. W razie jakichś problemów, to proszę pisać w sprawie reklamacji. Pozdrawiam, pa, pa.